Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Dying Light. No i my dzisiaj udajemy się wykonać cel, który został nam zlecony w poprzednim odcinku, czyli mamy udać się tutaj w pobliże anteny i mamy włączyć główne zasilanie anteny. To jest pierwsze, co trzeba tutaj zrobić. Już widzę, że jest sporo zombiaków. Przejdziemy sobie tędy. W ogóle zwróćcie uwagę, jak ta antena w ogóle wygląda, to jest dosyć wysokie. Chociaż wydaje mi się, że są też nieco wyższe niektóre anteny. Jest tutaj kilka, z tego co się orientuję. Czekajcie, weźmiemy sobie petardy. Tam poszli, czy... No, że mam broń nieskuteczną, więc sobie od razu zmienimy. Ale też właśnie jeden z moich widzów jakiś czas temu miał bekę troszeczkę z gry i nie dziwił mi się, że troszeczkę tutaj nie zauważyłem, bo jak może na przykład taka rura się rozwalić, kiedy to uderza ona o ten, jak ona uderza po prostu o czar... Wow! Co to jest? Bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżygał. Nie mam pytań. Czekajcie, rzucimy im jeszcze jeden, żeby tutaj mi dali spokój. Ja sobie postaram tutaj się otworzyć to, że teraz nikt mnie nie ob... Wow, dobra, mamy ładne powitanie. W końcu mam broń skuteczną, ale właśnie też jeden z moich widzów, właśnie, bo nie dokończyłem wam, miał troszeczkę bekę z twórców. O, znowu mnie obrzygują. Dlatego postaram się wybić. Czekajcie, zaraz tutaj lepiej się skupię na tym wszystkim, bo 10 tysięcy rzeczy, że zacznę naraz robić, to mi tutaj... Aj, czekajcie, gdzie to zasilanie tu w ogóle jest? Tutaj, dobra. Chcę stąd wybiec, bo inaczej będzie lipa. Jest ich tutaj za dużo po prostu. Czekajcie, wbiję tutaj. To ja go jeszcze nie włączyłem? Kurde, ten tu żyga mi. To jest ohydne. Dobra. Dobra. Dobrze. A teraz zasuwaj na górę. Aha, dobra, pięknie. Powiem wam, że liczyłem na to, że będziemy mieli wejść na górę tutaj. Użyjemy apteczki na szybko. Liczyłem na to, że będę miał tutaj wejść na górę. Ponieważ aż ciekawiło mnie. Nawet jakby nie było takiego zlecenia, to pewnie bym tutaj sobie wszedł, zobaczył tam ciekawego na górze się znajduje. Dobra, broń kolejna, znowu nieskuteczna. No i teraz to jest to, o czym mówił właśnie ten jeden z moich widzów. Ja co cały... Dobra, wbijam na górę, bo widzę, że cały czas na mnie będzie tutaj żygał. Jak wejdę troszeczkę wyżej, to pewnie już nie będzie miał takiego zasięgu. Gdzie on jest? Bez przesady, żeby tak kurde wysoko żygał. Chyba mi nie da dokończyć. Zobaczcie, mam taką... No tu mam cały czas informację, to jest dosyć widoczne, no nie wiem jak to przegapiłem wcześniej, ale zobaczcie. Mamy taką rurę, nie? To jest rura, jak ktoś kiedyś takiego w ręce trzymał, to doskonale wie, że to jest w cholerę twarde. I kiedy byśmy chcieli, kurczę, zabić tym zombiaka... No to troszeczkę jest surrealistyczne, ale gdybyśmy na serio chcieli zabić jakiegoś człowieka tą rurą, to po zabiciu trzech ludzi ta rura by się nie zużyła. No nie ma bata, żeby ta rura się zużyła. Dlaczego? Dlatego też jeden z moich widzów właśnie troszeczkę wyśmiał tutaj twórców, że no nie pomyśleli. To troszeczkę dziwnie wygląda, dlatego też nie dziwi mi się, że no po prostu mogłem o tym nie pomyśleć, że ta rura po prostu jest tutaj zużyta. Chociaż ta informacja dosyć jest tutaj, jak widzicie, jebitnie nam pokazana. Broń nieskuteczna, metalowe części... No, i też właśnie się śmiał z tego, że jak można naprawić rurę metalową? Nie da się tego naprawić, kurczę, musiałbym to zespawać z jakichś innych części, ale to też jakoś nie byłoby specjalnie trwałe, dlatego też no, dziwnie to wygląda. Troszeczkę nie pomyśli, ja rozumiem, że jakieś bronie, które składają się z jakiejś części, mogą po prostu stać się podczasie bezużyteczne, czy bezużyteczne, po prostu mogą się zużyć, ale taka rura, no serio? Raczej nie powinna ulec zniszczeniu. Dobra. To jest tutaj. O! Halo! Okej.
To jest epickie. A, rozcięło go na kilka części. Dobra. Mamy tutaj jakieś włączniki. Użyj. A, broń zużyta, jak widzieliście, ale dałem radę. Okej. Okay. Szlak by to. Karim, ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma tu czego włączać. Cholera, tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. No, tak jak myślałem, że tych wieży będzie kilka. Zjedź po linie, tylko o której? Tej chyba najlepiej. Widzicie jakąś tutaj antenę w ogóle? Dobra, ja nie widzę, ale... zaryzykujmy. No, troszeczkę więcej ciałka widzicie naszego bohatera. W końcu jest... okazja, żeby go zobaczyć. A właśnie, tak już tutaj... jak już mówię o ubraniach, to właśnie jeden z moich widzów... Znaczy, ogólnie było trzy osoby, które pytały mnie, czy mogą mi podesłać, czy chcę w ogóle strój nowy do bohatera. Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi, zginiesz paskudną śmiercią. Zapytali mnie właśnie... Musimy aktywować pułapki, ale w sumie to nam jest niepotrzebne na chwilę obecną, jak jesteśmy za dnia. Zapytał mnie, czy chcę jakiś tam strój w postaci kontu DLC właśnie na nowy strój do bohatera. I właśnie trzy osoby mi wysłały ten zapytały mnie, jedna osoba mi to wysłała, więc sobie sprawdzimy, gdzieś tam będę przy okazji właśnie będę gdzieś tam miał okazję, żeby przebrać się, to wam to pokażę, jak to wygląda, bo wy ogólnie bohatera nie widzicie, widzicie tylko jego nogi, w sumie, no mówię, tak jak jechaliśmy na tej Tyrolce, no to była też opcja, żeby zobaczyć nogi, troszeczkę nóg, tak? Wiadomo, ktoś gra z nami w kopie, to widzi nas całego. Ale też jak się przebieramy, to tam tak widzicie, taka, widzieliście już wcześniej. Nie jest taka postać, która właśnie ukazuje nam, jak wygląda postać po przebraniu. Znaczy, to jest nasz bohater, tak? Zdjęcie jego i jak wygląda w innym przebraniu, jest taka informacja. Dobra, lecimy sobie. Co to jest? Czekajcie. Takich jeszcze nie widziałem, zombiaków. Dobra, to lecę tędy. No nie żartujcie, że sam się nadział. Co za łeb. Gdzie ta antena jest? Powiedzcie mi tutaj. Dobra, widzę już ją. Sobie pójdziemy tędy, żeby sobie troszeczkę drogę skrócić. O, za ile jest paliwko? Nie ma ceny. Szkoda, ale... ciekawi mnie, czy ja bym to rozwalił, to by wybuchło. Właśnie jeden z was informował mnie też, dzięki wielkie za poradę, że jak uderzymy w jakąś przykładowo jakąś butlę z gazem, to ona od razu nie wybuchnie. Ona jest tam kilka sekund, żeby jeszcze stamtąd uciec, więc to jest to fajna sprawa. Jak jakaś tutaj będzie butla, to wam to pokażę, jak to wygląda. Czekajcie, uda mi się tam wspiąć. O, dobra, uda się, dzięki tym tutaj. O, Karina, akurat jest, czekajcie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Dobra, właśnie sprawdzimy to, o czym właśnie mówił jeden z moich widzów, widzicie? Butla się dopiero zapala i ona wybuchnie za jakiś czas. Jestem w stanie ją jeszcze złapać, rzucić ją w zombiaku, więc też to fajna broń jest tutaj darmowa. Tych butli jest naprawdę sporo, tylko poszukajmy teraz wejścia tutaj w ogóle. O, tu mamy jakąś skrzynię, otworzymy sobie. Plastik. Kawa. Tutaj wejść nie można, ale wiecie co, sprawdzę sobie, czy mogę... tutaj mogę to naprawić albo ulepszyć. Musi być co najmniej jedną potrzebną część. Tutaj nie mam tego, tutaj też nie. Czekajcie, wymienimy sobie to za to. Weźmiemy sobie w sumie tą broń, bo tą ostatnio zebrałem sobie, a nie miałem okazji jej tutaj... A czekajcie, wszystko sprawdzę, czy mógłbym sobie ją jakoś, bo ta broń mi się podoba, ulepszyć. Okej. Dobra, już widzę wyjście tutaj, wejście raczej do tego. Czego kurwa chcę?
No ładne powitanie nas. Wow, coś mi zlagowało. Okej. Dobra, już się nie zorientowali, że im zarąbałem. Cześć, teraz chyba tędy. A nie, jednak nie, to nie był dobry wybór. Dobra. Życia mam tyle co nic. Tak więc trzeba uważać na jakieś różne skoki. No myślałem, że się chwycę tego wcześniej. A po czymś takim szedłem, więc pomyślałem sobie, że po tym też wejdę. Aha, tu jest zamknięte, chciałem wejść. Dobra, spoko, jak mi nie pozwolicie tutaj wejść. To cholera, którędy? Tędy? To się znowu częsie. No, jakiś samolot leci. To pytanie, jak teraz cholera tędy wejść? Czyżbym musiał... Czekajcie. Sprawdzimy, co to jest ciekawego. Mamy jakieś skrytki. To jest nasza skrytka, dobra. Możemy się przespać, notatka jakaś. Co tu jeszcze jest? Dobra, tu już nic ciekawego nie ma. I teraz pytanie, jak tutaj wleźć? Jak tutaj jest zablokowane przejście? Wydaje mi się, że muszę z powrotem przejść tamtędy i wejść sobie... Okej. I znowu tam muszę pewnie do nich dojść. Spokojnie, nie jestem zmęczony jeszcze, ani nie jestem. Pełen sił jestem. Dobra, i teraz będziemy musieli wejść tędy. Ja kurde próbowałem, tutaj jest drabina, jak... Nie, tutaj też nie da się wejść. Chociaż po tym... No nie, no ja bym się po tym normalnie wspiął. No ale jak widać on nie bardzo, jednak gra nam każe iść tędy. Dobra. To jest niemalże identyczna wieża, tylko że tamta miała schody odblokowane, ta niestety nie. Chociaż tutaj już widzę, że są odblokowane, dobra. To tędy sobie będziemy mogli wejść, bo tu już widzę, że droga jest łatwiejsza. Chociaż, dobra, myliłem się chyba. Tu mamy znowu zamknięte. Kurde, ten teraz tutaj nie spadł. Przejdę bokiem? Nie, za gruby chyba. Nie, nie da rady. I teraz pytanie, skok wiary czy nie? Chyba tak. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. Szczerze, ja też mam taką nadzieję, tylko teraz czekajcie. Jak tutaj się wspiąć? Gra nam za bardzo nie podpowiada wszystkiego, co jest z jednej strony fajne, że musimy sami tego tutaj szukać, musimy eksplorować. Chociaż kurde, w chwili obecnej... Nie wiem, wcześniej ten koleś po tym szedł, więc nie wiem czy... Dobra, ryzykuję. Wcześniej szedł po tym, więc... No, dobra. Teraz też idzie. Wow! Wow! No bez jaj! Kurde, prawie znowu zginąłem, ale lipa tutaj wychodzi, masakra. Po tym nie wejdzie oczywiście, więc trzeba się tutaj wspinać. Dobra, tędy. No idź w bok, idź, albo czekajcie, może... Dobra, jesteśmy. I miejmy nadzieję, że to jest to. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Hej Karim, drugi przekaźnik już podłączony.
Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? No wiem. Dobra, czyli lecimy z powrotem. Zakładam, że teraz nam będą zdecydowanie bardziej ufali. Dobra, wykorzystamy sobie tutaj kolejne punkty. Mistrz rzemiosła, popraw swoje umiejętności rzemieślnicze. Będziesz wytwarzać więcej produktów z takiej samej ilości materiału. No bez wątpienia to nam się przyda, więc kupujemy to. I lecimy dalej. No, znowu spot, nie możecie zobaczyć nasze. Jestem w kiepskim stanie. Poszukaj jedzenia albo spróbuj zrobić apteczkę. Niestety nie mam takich materiałów. Jedną apteczkę zrobiłem, ale będziemy mogli jakieś materiały czy samą apteczkę kupić za chwilkę, jak będziemy już u nich. To twoja robota, co nie? Rahim? Anteny. Bryken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak bardzo mocny. Tak, to moja robota. Ruszam na kolejne spotkanie z Raisem. O naszą antyzynę? Taka była umowa. Dobra robota, ziom. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kamdenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Nie mogę się doczekać. Dobra, ale zanim pójdziemy do wieży, to... Czekajcie, ten tutaj wskoczę. Powinienem dać radę. Dobra, udało się. Po tym odcinku na 100% będę tutaj próbował pograć jakieś tam misje poboczne, być może nie wiem, na streamie albo coś w tym stylu, ponieważ chciałbym troszkę sobie te jakieś broni tutaj ulepszyć, żeby mieć lepszą broń w swoim posiadaniu. Czekajcie, gdzie ja jestem teraz? Muszę się tylko zorientować. Tutaj zejdę jakoś swobodnie, czy nie ma co ryzykować. Jestem tak osłabiony, jeśli chodzi o zdrowie, że tutaj wolałbym sobie jakoś po prostu zejść bez uszkodzenia ciała, dobra? Haha, tutaj nie przejdzie, bo jest... Tutaj mi koleś go... dobra. Już nie będę się... Wow, ale mnie wycięczył teraz. Masakra, zobaczcie to, ile mam teraz mało zdrowia. Koleś mnie ożygał po prostu i... I tyle w temacie, bo nie mam już apteczki, nie mam, miałem tylko jedną, przygotowałem sobie jedną. Naprawdę tutaj trzeba mieć ekwipunek spory, więc też przed każdą nową misją będę musiał sobie tutaj... Crane, jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy, przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. Kurczę, widać jednak naprawdę, jedna głupia rzecz sprawiła, że dowiedzieliśmy się o zupełnie jakiejś innej nowej grupie. Fajna sprawa, ale właśnie też muszę powiedzieć wam, że tak patrzę na tą grę i muszę przed nakręceniem materiałów, a zazwyczaj mam dosyć dużo czasu, ponieważ materiały muszą mi się wyrenderować, tam jakąś godzinkę, dwie godzinki czasu wolnego mam zawsze, więc będę musiał przygotować jakiś fajny ekwipunek, żeby na każdą misję apteczki, jakąś fajną broń i tak dalej wszystko mieć. Ale tu zauważyłem, że mamy właśnie jakieś poziomy, nowe umiejętności w poziomie zwinności, więc sobie kupimy to. Regeneracja zdrowia. W miarę kiedy twoje ciało zostało... Okej. Chyba to będzie lepsze, chociaż to jest... Dobra, kupimy to. Dosyć też szybko, też... O! Też jeszcze kolejna rzecz nowa. Zobaczcie, tutaj mamy zegarek po prawej stronie. Też ten nasz zegarek czasami jest widoczny, jak tam gdzieś się wspinamy, tak więc też jest wtedy widzimy zegarek na ręku naszego bohatera, ale też jak klikniemy, to mamy zegarek tutaj, więc wiemy, która jest godzina. No już się będzie za chwilę robiło ciemno, jak widzicie, już 19 godzina. Zadanie wykonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę. Okej.
Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Okej. Okay. Jakichś innych nagród nie ma, oprócz kasy, ale... dowiedz się, jak dotrzeć do osiedli, ale czekajcie. Ja muszę sobie pierwsze co chciał zrobić, to kupić jakąś apteczkę w ogóle. No wiem, że mogę ją zrobić, ale tutaj była dosyć tania apteczka. Dobra, kup. Petardy, też mi się troszeczkę tych petard mi się przyda. Co tu jeszcze? Możemy coś sprzedać. Dobra, nic tutaj sprzedawał nie będę. Okej, dobra, zobaczymy co tam u Karima. A, przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą... chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Chyba będę musiał. Okej, okay, cel jest jasny, ale... trzeba by było się troszkę przespać, ponieważ godzina już jest dosyć późnawa. Tak więc prześpimy się. Na pewno będą jakieś odcinki, kiedy będę grał w nocy. Bo pewnie chciałbym mieć sam siebie bekę, kiedy będę uciekał przed nimi i się nie ich bał. O, to tak się tylko wydaje. Jak się gra, to jest strasznie zdecydowanie. Dobra. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Ale GRE nie pozwoli mi zrezygnować. Do tego zwyczajnie muszę wykorzystać tę szansę na zdobycie antyzyny. Tym razem mam zbierać haracz za ochronę od okolicznych grup. Oby potem dał mi w końcu ten lek. A wydaje mi się, że tak, że... No to było takie troszeczkę oczywiste, że... Ej... No bez jaj, spałem jest 21, to spał 3 godziny tylko. Nie, tak się bawił, to ja nie będę. Ja idę jeszcze raz się położyć, tylko teraz... Zakładam, że teraz nie będę już mógł się położyć. No wcześniej było tak, że ja się położyłem, to 10 godzin spałem. Fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie... Czekajcie, muszę to sprawdzić. Nie zwróciłem na to uwagi, czy on... Tam zawsze informacja jest, ile godzin spaliśmy. No, czekajcie, zobaczymy. Chcesz do nas przystać? Bez jaj. Wcześniej w sumie tutaj wyglądało... Mogę jeszcze? Prześpię się do rana, no dobra. Chociaż być może... Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Która jest godzina? 7, dobra, okej. Okay. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, szczerze powiedziawszy, więc nie wiem, co tutaj się stało. Z tego co wiem, większość misji można przejść normalnie w dzień, że nie ma takiego wymagania, że musi być noc. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił, ale GRE nie pozwoli. Dobra. O, jest dzień, to mi się podoba. O, pierwsze to musimy się skontaktować z naszymi tutaj... z naszą organizacją. Na chwilę obecną bez ich wiedzy, co robimy, nic sami indywidualnie nie możemy robić, jak widzicie. Każda nasza akcja jest konsultowana.
Dobra. Tu Crane. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. No, szczerze powiedziawszy, mogłaby być troszeczkę milsza w stosunku do nas, ale... Bez wątpienia jest wyżej od nas, dlatego sobie na takie rzeczy może pozwalać. Tutaj to już byśmy... Tutaj byliśmy już, nawet drzwi zostały pootwierane tutaj. Dobra, tutaj mamy, czekajcie, jakby tu wejść. Chyba tędy. Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. No, 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 ale plakacik. Łapiemy ostrość. Dobra. Jak chcecie sobie więcej popatrzeć dłużej, to będziecie musieli tutaj sobie zatrzymać filmik. Kurde, szkoda tych tutaj, tych broni nie możemy sobie zabrać. No dla nas to, że te narzędzia są, to jest broń, tak? Moglibyśmy to wykorzystać, ale dobra. Nadajmy. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu w Orse. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi casa, su casa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? To bez względu jest jakiś warsztat, nie? Ale jestem ciekawy, kurczę, skoro tutaj... A czekajcie, sprawdzimy sobie, czy coś tutaj ciekawego jeszcze dla nas mają. Możemy, aha, są wejściowe drzwi. Skąd oni kasę mają, nie? Jestem ciekawy, ile tutaj tej kasy dali, ale widać, że... Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Dobra, tutaj może jakaś jeszcze skrzynia będzie do otwarcia, nie. Tej kasy wydawało mi się, że było sporo, tak więc jestem ciekawy, na czym on tutaj zarabia. Skoro ten warsztat nie funkcjonuje. Ale też zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że w każdym tutaj tym budynku możemy spać. Możemy położyć się spać, odpocząć i tak dalej. To jest fajna sprawa, że nie musimy tam tylko w tych strefach bezpiecznych to robić, tylko możemy gdzie chcemy w sumie. Znaczy gdzie chcemy, tam gdzie to jest, tak? Dobra. Towarzystwo, przeproszę. Jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brecken. Wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. O kurde, jak byk taki, ten jego głos. Brzmiał jak byczor jakiś. Dobra, tutaj coś mamy ciekawego. Takie skrzynki da się otworzyć, baterie. Dobra, tutaj już więcej nie ma. Chociaż czekajcie, tutaj może coś nie. A, czyli to jest ta nasza kryjówka też. A my gdzieś musimy iść tutaj. Tutaj w tych okolicach nas wtedy zaskoczyli tamci. Czekajcie, tutaj przejdziemy sobie. Czekajcie, bo tu jest zamknięte. Tędy się nawet nie przedostanę, muszę iść górą. Okej, czyli będę musiał się bodajże wspinać. Czy źle myślę? Gdzie to może być? Tutaj, ale na górze.
Czy wejść do tunelu? Gdzieś tu powinien być. A tutaj jest wejście, od tego tutaj nie, się nie spodziewałbym się. Dobra. Jak widać w tej grze bardzo wiele rzeczy da się tutaj otworzyć w ogóle. Czego bym się po innych grach nie spodziewał. Jakąś mamy skrzynię. O, mamy sznurek. W końcu mogę zrobić to, co chciałem. Gdzie to jest? Okej. Zrób. To jest to, co chciałem przygotować. Apteczkę też sobie mogę zrobić. Dobra. Teraz to będziemy musieli tylko przerzucić, wiecie, bo... Chociaż nie, tutaj automatycznie mi się przeniosło do mojego tutaj wyposażenia. Dobra, okej. Gdzie ten koleś teraz jest? Chyba tutaj gdzieś. Oho! Jakie flaczury! No nieźle. Ja pierdziele! O fuj! Ale go tutaj... Co to jest? Takiego nie widziałem. Wielki, nadęty, zarażony właśnie eksplodował. Ta, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Masakra. Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. Dobra, sprawdzimy sobie. Aj, kurde, wystarczy lekko pociągnąć za mocno. Nie, w ten sposób. Dobra, otwarta. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. O, widzicie? Dostaliśmy za friko ten kij baseballowy, o którym była mowa w poprzednim odcinku bodajże. On kosztował 2000, więc to było sporo jak na mnie. No dobra, lecimy dalej. Przy okazji sprawdzając wszystko. Fuj, ale to musi walić. Sakra, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mam nadzieję tylko, że ktoś tutaj mi nie wyskoczy. O, kolejna, ale tutaj już jest poziom trudności trudny. Na szczęście troszeczkę tych wytrychów kupiłem tutaj. Dobra, otwarte. Nie wiem, w sumie nie było to trudne, taki sam poziom trudności jak wcześniej. Ale o, mamy kij do krykieta. To będzie bolało, jakaś sakiewka. Dobra, fajnie, że tutaj w ogóle wszedłem. Bo jak widzicie, sporo takich fajnych fantów można zgarnąć. To teraz pytanie, którędy? Aha, mam w ogóle iść, czekajcie. Sprawdzę na mapie, tylko żeby czasami czegoś tutaj błędnie nie zrobić. Mam iść tutaj, ale czy ja tym tunelem... Kurczę, nie zwróciłem uwagi, ja jestem taki kurde, nie mam takiej podzielnej uwagi. Nie wiem, czy ja tędy muszę wyjść, czy po prostu gdzieś tutaj będę mógł znaleźć jakąś drogę. Wydaje mi się, że nie. Nie wiem, czy on mówi, że mamy się wrócić, czy co. Czy mamy po prostu szukać jakiegoś rozwiązania. Na własną rękę wyjdę stąd, bo chyba tutaj bokiem jakoś też będę w stanie normalnie przejść. Się wydaje. Czekajcie, że tylko też to sobie zmienię na kij baseballowy, to i to sobie zmienię na kij do krykieta. Bo aż jestem ciekawy jak tym, znaczy też jestem strasznie ciekawy tego, jak dany przedmiot w walce z zombiakami się spisuje. Ale też nie chcę tego po prostu tracić, bo wiecie, kilka razy walnę w zombiaka, zabiję go, no a potem ten kij baseballowy będzie mi potrzebny, więc nie chcę też, bez sensu nie chcę go wykorzystywać, kiedy nie jest to konieczne, dlatego też te gwiazdki mówiłem, że sprawdzimy, ale to sprawdzimy, jak faktycznie będzie jakaś walka z zombiakami, a nie żebym to marnował na jakąś zabawę. Na chwilę obecną tej amunicji jest tak mało, tej broni, że no, bez sensu jest ją tracić. Są przynajmniej moje tutaj. No dobra,
Zombiak się obudził. Tego pana to już my poznaliśmy. Dobra, tędy przejdziemy. No, trzeba przyznać, że widoczki naprawdę ładne. Tam jakiś stadion jest, tutaj mamy jakiś most dosyć duży. No, my mamy iść do rybaka. Tu skoczę, to się zabije prędzej. Trzeba zejść tędy. O, widzicie? Tam bym życie zaryzykował, tutaj bez problemu mogłem sobie przejść. Dobra, lecimy, lecimy. O, wiosło. To też w sumie może się nam przydać. Dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwól się jej. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Nie jestem pewien, czy sam dam radę. Na pewno dasz, bo jeśli nie, będziesz miał do pogadania z Raisem. Wspominałem ci, co robi, kiedy jest zawiedziony, prawda? No masakra, czyli czeka nas naprawdę ciężka i brudna robota moim zdaniem, ponieważ jest ich tutaj sporo, widzicie? Dlatego też ja na tym sobie etapie, gdzieś tylko się skryję, na tym etapie zakończę sobie ten odcinek, bo widzę, że już troszeczkę długo trwa. I no jeśli naprawdę byście chcieli zobaczyć jeszcze kolejny, to dajcie znać, jeśli chcielibyście go zobaczyć dzisiaj, jeśli nie, to... Czekajcie, mogę pływać? A, pięknie, zobaczcie! Jak w Far Cry'u praktycznie, woda krystalicznie ładna. To jest też fajna tutaj, fajne źródło, fajna kryjówka przed zombiakami, więc czekajcie, bo coś mi wibruje, znowu pewnie samolot gdzieś leci. Dokładnie. Oczywiście to możemy zbierać, tam pewnie jakaś broń, jakieś ciekawostki fajne są, też będziemy to z tym się zajmowali, ale na chwilę obecną znalazłem fajną kryjówkę przed... Oho, ale go wywaliło tam! Jest to fajna kryjówka przed zombiakami na chwilę obecną. Ja sobie tutaj poczekam, wyrenderuję materiał, troszkę może pozbieram amunicji, tego wszystkiego, co będzie mi potrzebne. A was żegnam, jeśli byście chcieli zobaczyć kolejny odcinek jeszcze dzisiaj, koniecznie łapki w górę zostawiajcie, piszcie komentarze. Nie wiem, co tutaj się wyprawia, ale oni nawet stąd skaczą. Masakra, Popa Price, zaraz ten też nowy buchnie, znowu to samo. Nieźle, ta gra jest masakryczna. Zobaczcie, kolejny, nie wiem, oni chyba z góry lecą. Ale tutaj mnie raczej dorwać nie powinni, a jeśli tak, to ja mogę sobie skoczyć do wody i nic mi nie zrobią. Dobra, dobra, już rozgadam się znowu i będzie odcinek za długi. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!